Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje akcję Kilometry Caritas. Ułożone ze złotówek mają się przełożyć na pomoc dla remontowanego domu dziecka w Lesznie. Obecnie dom dziecka prowadzony przez siostry mieści się przy ulicy Lipowej. Placówka szykuje się do przeprowadzki do budynku przy ulicy Paderewskiego. Swoje miejsce znajdą w nim także dzieci z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Remont pochłonie 3,5 miliona złotych. Dla wsparcia Archidiecezja Poznańska organizuje akcję charytatywną Kilometry Caritas. W tym celu będą zbierane złotówki, które trafią na specjalną taśmę, na której naklejamy 44 złotówki, uzyskując 1 metr. A każdy metr to konkretna pomoc. Do akcji włączyła się firma Praktiker. Zadeklarowała zagospodarowanie terenu wokół domu dziecka. Z kolei 30 kwietnia organizuje w Lesznie imprezę dla dzieci z atrakcjami i konkursami, m.in. na zaprojektowanie ogrodu dla domu dziecka. W tworzenie kilometrów złotówek mogą się włączyć mieszkańcy szkoły przedszkola firmy. Pomoc już zadeklarowały Zespół Szkół Ekonomicznych i Trzecie Liceum Ogólnokształcące. Natomiast wszystkie szkoły z Archidiecezji Poznańskiej, które wesprą Kilometry Caritas, będą ze sobą rywalizować. Klasa, która uzbiera najwięcej tych metrów, otrzymuje dzień bez pytania, natomiast szkoła, która uzbiera najwięcej tych metrów po przedzieleniu przez liczbę uczniów, tak aby było sprawiedliwie, otrzyma na przykład aparat fotograficzny. Teoretycznie chcielibyśmy zbudować autostradę z Poznania do Leszna. Byłoby to wspaniale, gdyby udało się 80 km złotówek zebrać. Wtedy pewnie nie mielibyśmy żadnego problemu z dokończeniem remontu, jak i z zagospodarowaniem terenu. Poza układaniem kilometrów złotówek akcję można wesprzeć, wrzucając datki do puszek ustawionych w sklepach Praktiker. Zarówno w Poznaniu, jak i Lesznie. Mogą to być także inne nominały, które zostaną zamienione na złotówki. Z kolei 16 kwietnia zaplanowano poznańską kwestę na rzecz akcji w czasie uroczystości z okazji rocznicy Chrztu Polski.